miesiącu taki filmik u mnie na kanale się pojawia, ze względu na to, że kosmetyków na moim kanale jest bardzo, bardzo mało, mało jest tej urody, więc raz w miesiącu staram się filmik z kosmetykami nagrywać. Co jakiś czas mam do pokazania zamówienia z kosmetyków z Ameryki. Częściej robię to jako hole, czasami robię testy na żywo, czy też jakieś get ready with me, natomiast dzisiaj znowu mamy haul. Chciałabym Wam te rzeczy pokazać, bo myślę, że są warte uwagi. Praktycznie wszystkie te kosmetyki to są dla mnie nowości, bo nigdy żadnego z nich nie testowałam. Sami zaraz zobaczycie, co to za produkty. Najpierw produkty pielęgnacyjne, dwa z nich to produkty z Ziai. Pierwszy to mydło pod prysznic o zapachu liliowo-jagodowym i porzeczkowym. Powiem Wam tyle, zapach tego produktu jest obłędny, kojarzy mi się z takimi wszystkimi płynami, jak w dzieciństwie używałam wszystkich płynów do kąpieli z różnymi tam bajkowymi postaciami, to mi się właśnie z czymś takim kojarzy. No naprawdę, zapach tego produktu jest przecudowny. A drugie to kremowe mydło do rąk, również z Ziai, Moringa z kokosem. Bardzo lubię zapach kokosu w takich produktach, kremach, mydłach i tak dalej. Także stwierdziłam, że sobie zamówię. I zapach tutaj, muszę Wam powiedzieć, tego kokosu nie jest taki bardzo intensywny. Także te dwa produkty na plus, jeśli chodzi o ich zapach. Zobaczymy, jak będzie się je stosować. Dalej mam żel pod prysznic. Żel pod prysznic o zapachu karaibski sen. Ma być to zapach kokosu, ananasu, coś takiego. Zaraz zobaczymy. Zapach bardzo przyjemny, taki słodziutki. Też mi się kojarzy z takimi wszystkimi płynami z dzieciństwa, nie wiem czemu, ale naprawdę bardzo przyjemny zapach. Mam tutaj jeszcze dwa produkty do zmywania makijażu. U mnie te produkty w domu bardzo szybko schodzą, także zamówiłam od razu dwa. Makeup Revolution, dwa płyny micelarne. Nigdy ich nie testowałam, mam nadzieję, że będą spoko. Tak jak mówię, no z tymi produktami do demakijażu, przede wszystkim z płynami micelarnymi, u mnie jest zawsze problem, bo szybko się kończą i nigdy nie nadążam z kupowaniem ich, także zamówiłam od razu dwa w zapasie. Gąbeczka do makijażu, taka w kształcie łezki. Nie mam pojęcia, co to jest za firma, ale jest to bardzo taki fajny, tańszy zamiennik tych wszystkich beauty blenderów, bo gąbeczka ta kosztuje zaledwie 8 zł. Także, no nie wiem, czy będzie się tak samo dobrze sprawdzać jak tamte, ale sprawdzę to i Wam na pewno powiem, bo możecie kiedyś zapytać tam na Snapie czy Asko, to na pewno po jakimś czasie używania jej Wam powiem. Tańszy zamiennik, także jeśli będzie sprawdzać się tak samo, to myślę, że można stosować tą, nie trzeba kupować tej droższej. Coś, co zamówiła sobie moja siostra, jest to taka bomba, kula do kąpieli w kształcie babeczki. Tego jest na stronie Kosmetyki z Ameryki bardzo, bardzo dużo, macie mega duży wybór tych produktów. No i moja siostra zamówiła sobie taką babeczkę. Przepięknie to pachnie, w ogóle jak otworzyłam całe zamówienie, to pierwsze co poczułam, właśnie tą bombę do kąpieli. No, zapach ma przepiękny. Po prostu kroicie sobie to na kawałki i po kawałku wrzucacie do kąpieli. Moja siostra uwielbia takie rzeczy do kąpieli, także jej to po prostu zamówiłam. Dalej paletka. Paletka z Freedom. Ma tutaj aż 32 cienie, także bardzo dużo. I paletkę tą zamówiłam z myślą o mojej mamie, dlatego że ostatnio narzekała, że właśnie ma bardzo mało cieni. Ja paletek mam kilka, ale szczerze Wam powiem, jeszcze nigdy nie miałam paletki, która miałaby aż tyle kolorów. Tutaj macie wszystkie kolorki. Zdecydowanie najwięcej jest tutaj brązów, różów, kolorów w odcieniach złota czy srebra. Także moje ulubione odcienie, jeśli chodzi o makijaż oczu. Takich też na co dzień używam. Myślę, że mojej mamie też się spodoba i będzie zadowolona. Dalej produkt ze Slika, tym razem dla mnie. Jest to taki malutki zestaw, który już kiedyś Wam pokazywałam w zamówieniu, ale oddałam go wtedy mojej mamie. Dlatego, że w tym zestawie mamy róż, rozświetlacz i bronzer. I był to czas, kiedy miałam bardzo dużo bronzerów, stwierdziłam, że i takich nie zużyję. I po prostu oddałam ten produkt mojej mamie. Ale teraz stwierdziłam, że byłby dla mnie idealny, dlatego że jak wiecie, dosyć często wyjeżdżam, podróżuję i zabieranie trzech kosmetyków ze sobą do kosmetyczki, trzech produktów, no jest to dosyć kłopotliwe, bo nigdy mi się nic nie mieści. A tak to taka malutka, cieniutka paletka, bronzer, róż i rozświetlacz. Naprawdę bardzo podobają mi się odcienie, przede wszystkim ten bronzer jest dla mnie taki fajny, naturalny. Także będę miała coś, co zajmuje bardzo mało miejsca, będę mogła to ze sobą zabierać na wszystkie moje wyjazdy. Zamówiłam właśnie ze Slika. I myślę, że jeśli ktoś dużo podróżuje, to na pewno mu się coś takiego przyda. Lub jeśli ktoś chce kupić wszystkie trzy produkty w jednym, to również bardzo fajna opcja. Dalej taki malutki podkład Match Perfection. Ostatnio zamówiłam sobie ten Stay Matte i powiem Wam, że rozwiązanie z tym, że są to takie malutkie próbki, jest świetne. Zaczęłam używać tego podkładu, przekonałam się do niego, przez co będę mogła kupić go w większej takiej standardowej buteleczce. Normalnie nie kupiłabym go na próbę za powiedzmy 40 zł, a tutaj za chyba 4 zł mogę sobie przetestować, sprawdzić, czy dobrze kryje, czy pasuje mi odcień i potem kupić pełnowymiarowy produkt. Także polecam Wam te malutkie próbki, jeśli szukacie fajnego podkładu dla siebie. Jest to dla mnie świetne rozwiązanie z tymi mini próbkami. Dalej mam tusz do rzęs, który też zamówiłam dla mojej mamy. Jest to tusz z tej serii Volume Million. Robiłam Wam w ogóle filmik
tylko o tych maskarach. Tej akurat wtedy nie miałam do przetestowania, natomiast ja te maskary polubiłam. Większość z nich oddałam mojej rodzinie, bo wiadomo, nie zużyłabym chyba 8 maskar w tak krótkim czasie. Zostawiłam sobie chyba tylko z 2, używam ich na co dzień i bardzo je lubię. Mają fajne szczoteczki silikonowe, fajnie się ten tusz nakłada, nie skleja nam to rzęs. Także ja te tusze bardzo polubiłam i zamówiłam takie również dla mojej mamy. Ma produkty, które dostałam od kosmetyków z Ameryki w gratisie, także nie mam pojęcia, co to są za produkty. Pierwszy z nich z Miss Sporty to jest... jak to się nazywa? Zawsze zapominam. Korektor. Właśnie, korektor. Myślę, że odcień będzie ok, tak mi się wydaje. Jak nie, to zawsze mogę oddać mojej mamie, która ma tą cerę ciemniejszą. Jest fajny, bo jest na takim pędzelku. Pędzelku, tak to się mówi, nie wiem, właśnie taki z Maybelline i bardzo go lubię, bardzo fajnie się nakłada, zawsze nakładam pod oczy i fajnie się tak nim nakłada, potem pędzelkiem sobie fajnie wklepuję. Także ja lubię właśnie taką aplikację, jeśli chodzi o korektor. I druga rzecz, to też coś, czego nigdy nie miałam, a zawsze chciałam zamówić, jakoś tak w sumie nigdy nie zamówiłam, aż w końcu dostałam w gratisie. Kredka z NYC New York Color i jest to, dzisiaj brakuje mi strasznie słów na to wszystko, primer do oczu. O, w końcu. Jest to taki primer do oczu, zobaczymy. Ktoś kiedyś mówił o tym produkcie, pamiętam, i były dosyć dobre opinie, tak z tego co pamiętam, także zobaczymy. Ostatni produkt, o którym zapomniałam, a wygrzebałam gdzieś na końcu paczki, jest to primer pod makijaż, pod cały nasz makijaż. Nigdy tak samo primera pod cały makijaż nie używałam. Także nie wiem, czy to coś daje, czy nie, ale stwierdziłam, że sprawdzę. To się przydaje, jeśli chcemy, żeby ten makijaż rzeczywiście długo się na naszej twarzy trzymał. Na pewno nie będę używać go na co dzień, ale właśnie na takie eventy, czy też na przykład jak jadę na sesję, chcę, żeby ten makijaż się dosyć długo trzymał, to będę to stosować i zobaczymy, czy to coś da. Z Bourjois Flower Perfection, z tej samej serii mam podkład, z którego jestem bardzo zadowolona. Doszliśmy do końca. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Tak jak mówię, jedyna taka okazja na filmik kosmetyczny, bo o kosmetykach raczej mało jest na moim kanale, a wiem, że niektórzy są tego ciekawi, także staram się, żeby raz w miesiącu przynajmniej był filmik taki kosmetyczny. Na przykład za miesiąc z kosmetykami zrobię na przykład jakiś makijaż czy test na żywo, nie haul, ale w tej chwili jutro znowu wyjeżdżam, także mam na wszystko bardzo mało czasu, a chciałam te kosmetyki Wam pokazać, bo potem one by leżały u mnie i bym kompletnie o tym zapomniała. Dobra, więc to by było na tyle. Standardowo kciuk w górę i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!